programu Infrastruktura i Środowisko. W tym roku świętujemy 15-lecie członków. Wymieniania byłoby bardzo wiele. Tak naprawdę, szanowni państwo, po 2000 kupę środków, które między innymi, tak jak pani słusznie zauważyła, w pierwszej perspektywie udało się wybudować ponad 1400 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, ponieważ już niedługo myślimy o tym, żeby w ramach naszych rozmów tak naprawdę sprzyjają bezpieczeństwu, a nam bardzo na tym zależy. Mogli szybciej i wygodniej i bezpiecznie podróżować. To z utęsknieniem na pewno czekają mieszkańcy, zwłaszcza, że rozpocznie się remont tej starej drogi krajowej nr 1, która przez Częstochowę przechodzi. Coraz bardziej będzie przypominać cywilizowaną drogę, bo gorzej jest rzeczywiście z drogami ekspresowymi. Autostrada A1 w pełni powinna powstać w 2023 roku. 2000 to jest kilometrów autostrad, reszta ekspresówki. Naprawdę już niewiele, 1600 kilometrów, więc jesteśmy na pewno bliżej. To S7 i słynną Zakopianę. A także obwodnice. Na tej tak zwanej Zakopiance, między innymi bardzo długi tunel, który buduje firma włoska wykonawcą, i tam wszystko idzie dobrze, więc dziś, no to dzisiaj można powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, ten 2022. Można w ogóle założyć, tak, że ponieważ infrastruktura nie będzie przesadą, jeżeli coś takiego powiem. No akurat jest ten odcinek, o którym pani redaktor wspomniała, i to jest prawda, cała droga tak zwana jedynka, czyli mówi się stara Gierkówka, tak? Trwają prace modernizacyjne, które dostosowują te drogi do dzisiejszych potrzeb, podjąć krok i znów iść do przodu z tymi inwestycjami. Dzisiaj mamy na przykład program utrzymania dróg krajowych, więc jeżeli nam coś tu przytną na drogi, to spokojnie damy radę. Życzmy będzie zatem, podsumowując, szybciej, wygodniej i bezpieczniej, chociaż jeszcze kilka lat na to musimy poczekać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.